Toto Hocker? A co to jest Toto Hocker w dupę? Co jakaś gra? Co to jest ten twój Toto Hocker? Jak to jest mieć Sugar Daddy? Co to jest Sugar Daddy? Jest jakiś... Dobra, zobaczmy. Co to jest to Toto Hocker? Partiatix! Jak to jest mieć Sugar Daddy? Ale co to znaczy? Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem, jak to jest mieć Sugar Daddy. Każdy z nas ma w życiu chwile, które nas całkowicie odmieniły, przez które jesteśmy zupełnie inną osobą, niż byliśmy jeszcze chwilę no ja przed, na, przed, na, jak gram w ligę, to jestem inną osobą. A, sponsoring to jest Sugar Daddy! Coś może mi się przydać, jak już skończę karierę, to obejrzmy. W pewnym momencie uświadomiłam sobie, jak ludzie patrzą na takie osoby, jak szufladkują pewne wartości i ludzi. To był główny powód, dla którego to zrobiłam. Wiedziałam, że chcę się podzielić swoją historią. To jest fake? Ze świata. Wiedziałam, że ludzie będą mnie oceniać. Wiedziałam, że będą mnie nazywać dziwką na ulicy. A ja mimo wszystko to zrobiłam. Dlaczego? Dla pieniędzy. Dlaczego robi się sponsoring? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Zaczęła moja przygoda z młodocianą prostytucją. Ile płacili? Cen się nie zdradza, jednak dziewictwo waha się w Anglii od 20 do 30 tysięcy złotych. Wiadomo, w Polsce cena ta jest o wiele niższa. Ilu miałaś sugar daddy, kiedy mam prawie 40 kg? Zamiast zapytać się, ile miałaś sugar daddy, mogli zapytać, ile razy straciła dziewictwo. Wiesz, z takim... Co ty, co jest? Czemu krew nie leci, się pyta jej sugar daddy, a ona... Bo wiesz, tam bawiłam się ogórkiem, jak była mała. Nie, patrz na to. Ja naprawdę jestem dziewicą. Dawaj 30 koła. Więc miałam jednego w jednym czasie. Łącznie miałam trzech. O jednemu się nie spodobało. Jak znaleźć taką osobę? Różne są stronki, typu Datezone, ogłaszamy 24. A co to jest za kanał? Szukambogatego.pl. Szukambogatego.pl. To brzmi jak taki totalny fake. Czekaj, wejdę. Szukambogatego.pl. Nie mogę chyba wam tego pokazać, ale nie. Jest taka strona, co jest tej? Tej, ty? Marlena jest jakaś. Marlenka! Kurde, ale ty Kamila masz mordę jak słoń. Naprawdę sugar daddy by cię chciał? Dobra, oglądamy dalej. Szukam bogatego.pl. Szukam masnego, ty. Ile miał lat? W moim przypadku ile mieli lat? Byli to mężczyźni w średnim wieku. Czy byli zadbani? Tak, byli zadbani. Pieniądze w końcu robią swoje. Zresztą ja wychodzę z założenia, kto wybrzydza, ten nie rucha. Czy da się z tego utrzymać, nie pracując nigdy? Kto wybrzydza, ten nie rucha, ale ty dajesz dupy za pieniądze i wcześniej się umawiasz na te pieniądze. To nie jest typu idziesz na wiejską jakąś dyskotekę, widzisz szlaufa pod ścianą albo sam jesteś szlaufem. I wiesz, luj tam, nie? Raz się żyje i w krzaki wpieprzesz z obsranymi gaciami. Tylko ty się umawiasz z typem na hajs. Co to znaczy, kto wybrzydza, ten nie rucha? To przysłowie jest tak trafne, jak, nie wiem, jak twoje brwi w dupę, no co mam ci powiedzieć? Oczywiście, że tak. Kiedy zarabiasz średnią, najniższą w Polsce w ciągu jednej nocy, to wiadomo, że można się z tego utrzymać. Szczerze, no nie wiem, czy może się tyle zarabia, tak, ale naprawdę wystarczy tak wyglądać, się zarabia powiedzmy 1,5 koła za noc? Ona chyba Minecrafta gra z tymi sugar daddy. Zobaczył to, przytulił mnie i powiedział, że wcale tego nie muszę robić. Mogę wziąć pieniądze i po prostu odejść. Na co ja tak zdecydowałam się, że nie. Jeżeli ktoś mi za coś płaci, to muszę wykonać swoją robotę. Widzę, ja fachura! Urodziła się, po prostu, rozumiesz, porządna dziewucha. Tak, oto pierwszy raz się przekroczyłam swoje granice moralności w pewnym momencie i zrozumiałam, że mimo tego, że moi znajomi będą o tym wiedzieć, w pewnym momencie się o tym dowiedzą, ja i tak będę szła z głową podniesioną w górze, będąc dumna z tego, kim jestem. Jestem zdania tego, że mimo, że fizycznie straciłam dziewicę... Tak szczerze, ona w taki sposób o tym gada, że... Trochę wątpię, że ona jest taką tą, co daje dupy. Bo to nie wygląda tak. Ona gada takie rzeczy, jakby, wiesz, naczytała się fanfików, jak Kuebo na fide
coś robi po koncertach z fankami i sama chciała tak. Dalej jestem cnotką, dalej mam dziewictwo psychiczne, którego mi nikt nie odbierze, oprócz osoby, której kocham. A teraz słowo dla tych, którzy są wyzywani od dziwek, są wyzywani od szmat, ponieważ być może byli z niewłaściwym chłopakiem. Ale tu nie chodzi o to, czy byłaś z niewłaściwym chłopakiem. To, że twój były, powiedzmy, nazywa cię szmatą, bo od niego odeszłaś, to nie znaczy, że nią jesteś. Poza tym ty mówisz, jakby zwykły związek z chłopakiem to było to samo, co dawanie dupy staremu dziadowi za siano. No nie. To nie jest to samo. Ludzie lubią szufladkować. Powinnaś być dumna z tego, kim jesteś. Nieważne, kto cię wyzywa. Nieważne... Ją źle rodzice wychowali. Mówili, bądź dumna zawsze. Nieważne, co się stanie. No ale, wiesz, rodzic wszystkiego nie przewidzi. Kto cię ocenia? Idź z podniesioną głową przez to wszystko. Ja, moją postawą, chcę pokazać, że każdy ma piękne wnętrze. Każdy jest wrażliwy w środku i każdy ma coś do zaoferowania. Ja, że robi to tylko dla siana. Co ma do tego wnętrze człowieka, czy jest wrażliwy, piękny w środku? Powiedziałaś, że robi to tylko dla siana. Chyba, że to dla niej sztuka. Ruchanie się w parku z dziadem. Albo gdzie tam to robi? Może w podzwykłym domu, tak? Nie oceniam, gdzie ona to robi. Ale nie rób sztuki z czegoś takiego, to jest bez sensu. To jest chyba nadinterpretacja. Zara jeszcze powie tak. Skończyłam dwa kierunki studiów, żeby to robić. Tak, tak. To jest sztuka. Kurde, w dupę. Znaczy, wydaje mi się, że to bait przy okazji. No ale se tak gadam, jakby nie był for fun. Bo jakby udawał, wiedział, że to bait, to po co? Lepiej sobie beczkę robić. Dlaczego wolisz dać się zgnoić randomowym osobom, dać się ocenić, niż sama udowodnić swoją wartość? A po co tak dziś to ja? Wnioski. To ty sama pokazujesz, ile jesteś warta. Ludzka mentalność jest taka, że ludzie gadali, gadają i zawsze będą gadać. Zawsze znajdą temat do obrobienia ci dupy. A ty im pokaż, że warto, żebyś była na język. Myślisz, że już mnie znasz? To dopiero początek. O czym to jest film? Nie, powiem tak. Na stówkę to jest bait. Na stówkę to jest bait przecież. No nierealne. Przecież ona chce być jakimś coachem Mike'iem 7. No jeszcze ma jeden film, to zobaczmy. 100 kilo w 100 dni zrzuciła? Kurde, to teraz waży tylko 200. Ulo, oglądamy. Hej, nazywam się Toto Hocker i przedstawię wam dzisiaj moją historię odchudzania. Od zawsze byłam grubsza. Ona gada jakby była na jakimś, wiesz, anonimowi alkoholicy i... No taką ma, w sensie taki sposób mówienia, o tym mi chodzi. 12 lat zdecydowałam się, że stop! Nie chcę tak żyć. Chcę być piękna, chcę być zdrowa. Co? 14 lat zdecydowałam się odchudzania. Od zawsze byłam grubsza. Mając 14 lat zdecydowałam się, że stop! Mając 14 lat? Nie chcę tak żyć. Chcę być piękna, chcę być zdrowa, chcę być adorowana przez chłopców w tamtym czasie. Chcę poczuć, jak to jest być silna, niezależna, chcę mieć poczucie własnej wartości. W bardzo krótkim czasie schudłam 10 kilo i niestety z efektem jojo. Dieta była bardzo restrykcyjna, czego widzicie efekty teraz. Z 57 kg samych mięśni przytyłam do 105 kg. 57 kilo samych mięśni? Efekt jojo. Schudła 10 kilo, czyli z 57 spadło do 47, a efekt jej był tak potężny, że zamiast wrócić na 57, skoczyła na 110. Efekt jojo. To niezłe jojo na sznurku. Udowodnię wam, że nieważne jaki macie start, nieważne ile ważycie, czy się wstydzicie iść na siłownię, cokolwiek zrobić, ja jestem z wami. Bo od teraz zaczynamy 100 dni do studniówki, na której chcę wyglądać jak księżniczka na balu. Aha, to ona... Bo czekaj, co to znaczy 100 kilo studniówki? Jak każda dziewczyna chce wyglądać pięknie. A, że... A, rozumiem, że ona do studniówki chce ważyć tylko 100 kilo. No bo... Dobre. W swojej studniówce i udowodnię wam, że nie pójdę w dresach, jak zazwyczaj, w tym dresie, który jest rozwalony już od noszenia, ponieważ zakrywałam swoją nadwagę. Tylko pójdę. Od zakrywania nadwagi się jej rękami podarły.
O kurde, w dupę. Co ty telewizor zjadłeś, że się podarł? Jest rozwalony już od noszenia, ponieważ zakrywałam w nim swoją nadwagę. Ale ma farta, że mimo, że jest dosyć gruba, ja się do tego nie przyczepiam, tak? Ona o tym mówi, więc to oceniam. Z twarzy nie wygląda na aż tak. Więc to jest plus w sumie w życiu, że może vlogi nagrywać, mimo że... A w łapie ma w sumie więcej niż ja chyba. Ja pierdzielę. Jaką potęgę ma twoja podświadomość? To jest jakieś 2K18, kim jesteś? Jesteś zwycięzcą chyba. Kurde, jestem szczęśliwy, że odkryłem to jako jedna z pierwszych osób na Twitchu. Pogcząp. Masz ty sam. Znaczy dzięki widzom oczywiście, dzięki. Przestań hamować się w marzeniach. Przestań robić to, co inni uważają za słuszne, za moralne. Bo przecież są jakieś granice. A co ma bycie moralnym do schudnięcia? No chcesz schudnąć, to chudniesz. Co ma do tego moralność? Twoja etyka i moralność nakazuje ci ważyć 200? No o co tu chodzi? Weź mi powiedz, mordeczko, bo nie rozumiem. Kiedy zrozumiesz, że to walka jest... Kurde, w dupę, spokojnie. Weź ten mikrofon raz połóż i zostaw. O najwyższą stawkę. Ty, ale tak się zastanawiam, bo fajnie, motywuje ludzi. Fajna rzecz, nie? Motywować ludzi i tak dalej. Tylko, jeżeli motywujesz ludzi, to fajnie też, jeżeli pokazujesz na sobie efekty, które teraz sprzedajesz ludziom. Typu, uwierz w siebie i tak dalej, no ale sobą nie pokazujesz tego. Bo wiesz, to co mówisz, to może mówić każdy. Jakiś nawet menel pod żabką. Ale jeżeli dodasz mówienie do tego, jak ty żyjesz i tak dalej, no to wtedy ma to sens, to jest głębokie. A to co... Rozumiesz, co chodzi? No nie ma sensu. W swojej głowie. Gdy je przekroczysz? No je to jest... Jeżeli chodzi o słowo je, to pasuje do niej słowo je. O Jezu! Nie, 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 żartuję. Obyś dała radę, ta. Nie no, ja nic za niej nie mam, tylko śmieszy mnie po prostu, że w naszych czasach wystarczy gadać, a nie pokazywać tego i luj, nie? Wiesz, taki film jak ona nagrała, spoko, ale jak już by schudła, albo, no nie wiem, no ja mam w dupie, że jakiś random z internetu schudnie, a widać ludzie nie, więc dobrze. Ale no, wiesz, no gada, efektuje przy pierwszej znowu 400, no i po co? Chyba, że uznała, że jedyną motywacją dla niej to nagranie filmu, bo inaczej nie umie się powstrzymać od czegoś. Pamiętajcie, czat, jedną rzecz. Ja się z niej może trochę za bardzo śmieję, może nie. Tylko pamiętaj, my oglądaliśmy, zanim włączyłem to, obejrzeliśmy ten film. I też ten film trochę stworzył jakby to, jak na nią patrzę, rozumiesz? To nie jest tak, że... O, ktoś wstawił do internetu jak chudnie, skrytykuje go. Nie. Typiara opowiada o tym, że se daje dupy tak o i mówi o jakimś wnętrzu, a potem o chudnięciu. No to wiesz, coś tu po prostu nie gra, rozumiesz? Dlatego tak ten. Chyba, że jej celem, żeby schudnąć, to jest po prostu, wiesz, jak schudnie, to poszerzy bazę klientów. Możliwe. Ale ona też gada głupoty, bo są typy, zwłaszcza tacy, co płacą za takie rzeczy, że którym się pewnie podoba taka gruba typiara, nie? Taka, wiesz, co chodzi, ci przykryje, nie? Cała. To jest coś takiego, rozumiesz? Także nie musi chudnąć tak naprawdę, bo to jest jej... Wiesz, jak ona gada o tym motywacji i o wnętrzu, to powinna powiedzieć tak: słuchaj, moje wnętrze i ja to jedno. Dzięki temu, jak wyglądam, mam klientów, bo to się podoba ludziom. Piszesz mi w komentarzach: schudnij, zrzuć to szmule. Nie, to dzięki temu taka jestem, bo Sugar Daddy lubi owinąć się mną, jak bałek się czuje. Rozumiesz? Zapraszam na mojego kontrowersyjnego Instagrama, o to zerknę, ale... Nie wiem, czy mogę pokazać to, poczekaj. No nie wiem, wstawia takie rzeczy na Instagramie, mówi kontrowersyjny Instagram. Matura w tym roku. A ja dalej czekam na list z Hogwartu.
Na 11 urodziny. Kontrowersyjnie, mordeczko. Nie wiem, jeżeli kontrowersyjne jest pokazywanie cycków i zakrywanie je emotkami, to nie jesteś kontrowersyjny. Chyba że chodzi o to, że po prostu jak na swoją wagę jesteś odważna, no to tak, tak, nie wstydzisz się jak wyglądasz. Chociaż z drugiej strony mówisz, że chcesz schudnąć, więc nie rozumiem też. Link daj, no co sobie wpisz Totoher, o. Wpisz sobie Totoher, ja nie mam linku. Nie, ale wiesz, to nie chodzi o to, ja się nie śmieję z niej wyglądu. Tutaj może troszeczkę bardziej się śmieję z jej wyglądu, znaczy z wyglądu, no bardziej z jej dziwnych celów życiowych. Ale generalnie śmieję się z jej podejścia do życia. Ale jeżeli chodzi o internet, bo poza internetem wątpię, że taka jest, więc no, ma opis taki. Kontrowersyjny kanał inteligentnej dziewczyny, chcącej poszerzyć patrzenie na świat i otworzyć umysł innym ludziom. To ja się pójdę wyszczeć. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.